Cześć, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj kolejne przygody Serious Sama. Tym razem przechodzę dodatek, w którym są trzy misje. Łączny czas gry mój to 57 sekund prawie. I na normalnym jedziemy. Dobra. Dzisiaj po pracy wróciłem. Nie dość, że zaspałem do pracy, to jeszcze wróciłem z potwornym bólem głowy, ale w poniedziałek muszę nagrać. Muszę to nagrać dla was. Nie ma, że boli. Przesunę się trochę, może lepiej. Albo o. Jeszcze się poprawię. Dobra, więc zaczynamy. Dodatek Klejnot Nilu. Misja pierwsza. Kurde, nawet nie. Nie zapamiętałem mapy. Ale. Piękne intro nas wita. Mi się strasznie bardzo podoba. Jeszcze ta klimatyczna muzyczka. Posłuchajcie. Supposed to take you to file. Looks like the time lock didn't come online as it was supposed to. And that's my problem, Hal. I don't give the orders. They're saying there's a temple there. They think we'll let you turn it on. Sorry, Sam. We need you to just finish this out. You're our only guy in the area right now. I'm flattered. You should be. The two Syrian generators you turned on didn't start the time lock. Hey, I didn't design them. But we think we figured out the problem. Let me guess. There's a third generator. I wish it were that easy. It looks like there's a safety switch on file that prevents the time lock from activating. Kind of like a failsafe. Failsafe? Is that some kind of vault you keep all your fail in? Because I love you, Quinn, but a failsafe is sounding more and more like an apt description of this mission. Where is this switch I'm supposed to flip exactly? We... You don't know, do you? We know what island it's on. Glad I'm going into battle with a clear plan. I znowu muzyczka. Dobra, to co, lecimy z misją? Tam, jak gdzieś się oddalimy. Czekajcie, tak, to będzie tam ta wyspa, na którą teraz płynę. To jest chyba ta wyspa, raczej ta. Jest sekret, który ja już dawno odkryłem. I to jest chyba najciekawszy sekret w całej grze. Tak, to jest tutaj, popatrzcie. Dobra. Sekretna wyspa znaleziona i wracamy do misji. Płyń szybciej sam. Nie wiedziałem, że w wodzie można skakać. Ale dobra. Płyniemy, płyniemy. I teraz idziemy. Już nas tutaj rakietami atakują. Musimy zabrać jakąś broń. A, jeszcze ciekawostka. Kurde, nie mogę tego tutaj. Za tymi skrzyniami jest tajne przejście do... Kurde, w sumie sam nie wiem czego. Do jakiejś jaskini, ale... Tam nic nie ma poza malutkimi pojączkami, więc nawet tam nie będę szedł. Oczywiście są napisy. Drzwi zamknięte, tak? Musimy znaleźć klucz. Ten klucz mniej więcej wiem, gdzie się znajduje.
Coś mi dysk ścina. Strasznie. W najbliższym czasie muszę go wymienić. Jak będę miał taką możliwość. I taki mały spoiler. Tutaj będzie ogromna ilość potworków. Ale to taki malutki spoilerek. Mam nadzieję, że się nie gniewacie. Proszę, włoń mi tym małpo. Drzwi są zamknięte. Wszystkie drzwi tu są, kurde, zamknięte, no. Ach. Dobra, ja się denerwować nie będę. Lecimy w to miejsce tutaj, które też pewnie będzie zamknięte. I musimy znaleźć klucz. Klucze są w rogu na wyspie. Wyspa nie jest duża. Dobra, mamy... W sumie nie wiem, co mamy, ale mamy. I tu już nas atakują znowu potworki. Klucze są gdzieś... Tak, tutaj są. I teraz możemy tutaj wejść. Ale no, jak widzicie, kurde, trochę ich tam się nazbierało. Zwykły pistolecik ma nasz sam. Jezu, jeszcze te kościaki. Kurde, już się wystraszyłem, że coś za mną jest, ale... Jednak nie, dobra. Przydałoby się najpierw zebranie jakiejkolwiek broni. Przecież... No, tak nie możemy biegać, nie? Dobra, mamy niby siekierę, ale no kurde... Zaraz będzie tu koszmar, więc... Ło! Szałciał. Teraz mogę to otwierać? No super. Tak, teraz mogę tu pootwierać sobie na spokojnie. Wystarczy nam chyba shotgun. Nie, na wszelki wypadek jeszcze się zabezpieczę w inne bronie. Aczkolwiek tutaj... Dobra, pancerz jest. Aczkolwiek tu będzie wiele, wiele innych broni. Pewnie słyszycie takie odgłosy wiertarki, ale tym się proszę nie przejmować. U mnie remont. Ja wracam z pracy padnięty. Muszę znaleźć siłę jeszcze na nagrywanie, więc tamtym się nie martwię. Czyżby to były byki? Dobra, nieważne. Najważniejsze jest przejście tej gry, tak? Tam są byki. Schodzimy sobie tutaj. Pod całą wyspę. Tu mamy tablicę nawet. Nie będę jej odczytywał. Ja już to zrobiłem. Jak ktoś jest ciekaw, co tam pisze, to polecam przejść tą misję.
Zbieramy takie gówno i wracamy. Kurde, jaki ten sam wolny po tej drabinie, masakra. Hu, się porobiło. Kurde. Tam jest byk, to idzie w drugą stronę, nie ma bata. Tu gdzieś pod wodą jest jeszcze... Z tego co wiem, jakiś sekret? Tak, tam jest byk. Mamy umieścić ten posążek na cokole. Co jest grane? No, już mogę przejść, tak? Dobra. Gdzie ja jestem? Dobra, ciśniemy z nimi i mamy znaleźć ten cokół. To będzie chyba gdzieś tutaj, jak dobrze pamiętam. Tak. Najpierw zbierzemy sobie pancerz, amunicję, pancerz, amunicję, pancerz. I tu pojawia się, moi drodzy, taka OP broń. Dopiero w dodatku dali snajperkę. Figurkę kładziemy tutaj. Jak widzicie, już te potworki się pojawiły. I drugą figurkę mamy zebrać. Możemy totalnie olać wszystko i wszystkich. Wszystkie figurki mają być w tym pomieszczeniu. I tu jest kolejna tablica. Możecie sobie dać pauzę, jeżeli chcecie, ale co dalej? Wytestuję przy was snajperę. Kurde. Jak widzicie, snajperka jest bardzo OP. Najlepsza broń w ogóle, jaka jest w serii, samie, tak? Bynajmniej jak dla mnie.
Dobra. Zebraliśmy kolejną figurkę. Idziemy jeszcze po... No nie trafiłem cię, bin. Ludzie, głowa mnie boli. Kolejna siekiera, nie wiem po co ją wziął w ogóle, ale dobra. Jak ma, to ma. Jeszcze ktoś? No, tak myślałem. Teraz szukam miejsca, o tutaj. Kolejna figurka znajduje się w tym miejscu. Dobra, to lecimy w to miejsce. Przestaniesz strzelać. Grubasek pokonany. Lecimy po figurkę i tu wam zdradzę taki fajny sekret. O kurde, nie, dobra, teraz wam go nie zdradzę. Najpierw go pokonajmy. Kurde, tu takie pole specjalne jest, ale dobra, ominiemy go na razie. Bo nie mam rakiet. Uuu! O kurde, ale mnie to wystraszyło, nie? Tak z nienacka takie dwa byki ci wylecą i... Uporaj się z nimi. Huf. To się nazywa dopiero refleks. Nie trafiłeś. Lamuś ciebie. Najważniejsze są figurki. Teraz szukamy miejsca, gdzie możemy ją postawić. Jest. Kolejna figurka znajduje się w miejscu tym. No i tego się obawiałem. Tu musimy zebrać jakąś mocniejszą broń, jakąś amunicję. Bo tu już nie będzie ciekawie. Zapomniałem o nim. Jeszcze ten. Woo! Ale dzięki za pomoc. Gin śmierdzielu. O nie. Kamikadze biegnie. Trochę więcej kamikadze? Help me! Życie mi potrzebne, no masakra.
Kurde, uciekamy, uciekamy. Jak najdalej. Ty do mnie strzelasz? Do mnie ty strzelasz? Skąd do mnie nawalają? Nie ukrywam, że przydałoby się życie i pancerz. No i kapka amunicji. Co ja się będę? Ups. To nic nie daje. Haha, mam cię. Dobra, wiecie co? Zapiszę sobie w tym miejscu. Nowy zapis. I tu oczywiście pojawi mi się taka ściana. Nie mogę nic zrobić. Przejść, nic. Aaaa! Help me! Szybko uciekamy do miejsca zrzutu. I teraz musimy odnaleźć ostatni element, który znajduje się gdzieś daleko, no właśnie. Nie, w sumie to nie jest tak daleko, ale musimy przejść przez wszystkie te potworki i pojawi mi się najgorsze, jakie są w dodatku. W sumie no, one nie są aż tak najgorsze, ale mamy ominąć tego kolesia. Jeszcze byki tu są. I harpie się pojawiają, no pięknie. O kurde. Otwórz to! Szybko!
To jest dopiero rzeźnia. Kurde, co to jest? Jestem w jakiejś klatce zamknięty. Dobra, ale pierwszy raz padłem, nieźle. Nieźle, naprawdę. Zapisało mi w tym punkcie. Dobra, to idziemy z tym koksem. Poprawię sobie słuchawki. Nie wiem jak to rozegrać. Może najpierw zlikwiduję tego, co? No, zbugowały się i bardzo dobrze. Zaopatrzę się w życie i zapiszę w tym miejscu. Spotkanie bogów, tak? Dobra, wciskamy Enter. Ciśniemy przechodzić tą gierę. Oczywiście w tej grze byki potrafią biegać, pływać. I latać. Kto we mnie? Trzymaj się na dystans. Kurde, musimy wrócić po życie, bo mamy go naprawdę mało. Z tyloma sobie chyba dam radę. Zapiszę na wszelki wypadek jeszcze raz. O, się wściekł. Woo!
A bliski dystans już nie jest taki dobry. Zapiszę sobie jeszcze tu, po co mam tak ginąć i później przechodzić to 10 razy, skoro mogę sobie po prostu częściej zapisywać, tak? Dzięki! Gin wreszcie. Tu się chyba ktoś zbugował. Armia zniewolenia biegnie. Szukałeś tu czegoś? Masakra, masakra, no kurde. Pyk, pał, 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 pał. Fu. Dobra, jak widzicie, z pistoletem można się pomęczyć, ale nie radzę, nie radzę się męczyć w ogóle z pistoletem. O, równe 30 minut. Zapiszę sobie w tym miejscu, bo zaraz będzie, kurde, masakra. Jak widzicie, mówiłem wam o nowych potworkach. To coś strzela zielonymi glutami i to jest samo naprowadzające. Stuli apę. I teraz otworzymy się chyba drzwi. I wracamy z powrotem w tamte miejsce, jak dobrze pamiętam. Aczkolwiek nie. Jeszcze tu coś jest do zebrania chyba. Ale wrócimy na wszelki wypadek. Tu sobie zapiszemy tą grę. Nie pamiętam dokładnie, ale chyba w tym miejscu nie było żadnego filmiku, prawda? No ścina mi coś lekko, no. Aha, dobra, mamy po klucz wrócić. Tylko teraz pytanie, gdzie on będzie? Ja już tam słyszę masę różnych potworów. Kurde, przebiec nie dam rady, bo ten będzie nam puszczał jakieś samo naprowadzające zielone gluty. Byki będą nas gonić z prędkością swoich kopyt. Kamikadze będą nas rozpraszać. I teraz gdzie to kurde będzie? Tego dokładnie nie pamiętam. Dobra, najpierw się zajmiemy tym.
Aaa, nie dadzą wyjść. Masakra. Kurde, ja myślałem, że już wszedłem do tego. Ostatni zapis. Gdzie był ostatni zapis? Dobra, czyli wychodzimy stąd. Kurde, co mi tak ścina, no? FPS-ów mam normalnie 60, 50 coś. 58, 61. Ale no kurde, ścina. Widzicie? Lata to za nami jak pokręcone. Kościaki odwalałem jakieś drifty. A mnie myczka nie słucha. No, patrzcie. Myszka mi lata jak powalona. Dobra, ten leży, musimy iść po życie i zapisać sobie ten stan gry. No. Aha, tutaj jest. Dobra. Widzicie? Czasem takie rzeczy się zdarzają. Że tak przez przypadek z własnej głupoty wejdziemy gdzieś. I nagle coś tam będzie, rozwiązanie całej misji. I teraz powinniśmy przejść tą grę. Znaczy tą misję. Otworzą nam się kosmiczne wrota. I tam się okaże, że to jednak nie tutaj. I mamy tutaj taką cutscenkę. Abu symbol. Abu co? I've uploaded the coordinates. Where do I meet the chopper? So there's no chopper, is there? We can't get anything in or out right now. This is the hottest zone in Egypt. Fantastic. No i mamy taką oto broń laserową. Wam zdradzę. You know me. If it floats, I'll make it work. This should help. What? Let's just call it my little secret. Taka moja mała tajemnica. I przeszliśmy tą grę. Łączny czas gry 32 minuty, czyli pobiłem swój rekord. Nie, nie pobiłem swojego rekordu, bo nie znaczy czasowo pobiłem swój rekord, bo nie zabiłem wszystkich, ale to mniejsza z tym, tak? Najważniejsze jest to, że misja jest kompletna. Przeszliśmy i to jest tak naprawdę najważniejsze, a nie to ilu zabiliśmy. Bo jakbym miał tak latać za każdym fragiem, to kurde, no ludzie, zlitujcie się, musiałbym chyba dłuższe filmiki robić. Ale dobra, przeszliśmy misję, więc koniec tego odcinka. Ja się z wami będę żegnał, jeżeli chcecie być na bieżąco, subskrybujcie mnie i naciśnijcie ten dzwoneczek, żeby być na bieżąco, kiedy wrzucam nowy odcinek, kiedy robię live'a. I nie zapomnijcie o łapkę w górę, bo to naprawdę wielka
wielka motywacja do działania dla mnie, żebym nagrywał po prostu nowe odcinki, no w sumie i tak będę je nagrywał, ale żebym je nagrywał systematycznie, nie tak jak ostatnio, kurde, bo miałem kłopoty z internetem, ale jak będzie tych łapek więcej, to prawdopodobnie nie będę w poniedziałek wrzucał filmików, a w niedzielę robił live'a, tylko po prostu więcej dni będę poświęcał na to, żeby nagrać dla was odcinek. Powoli już kończymy tą serię z serii sama, no w sumie kończymy, ale ogólnie zdradzę wam to przy ostatnim odcinku. Tak będzie chyba najlepiej. A teraz naprawdę żegnam się z wami do następnego odcinka. Trzymajcie się serdecznie. Z tej strony mówił Ryoko. Na razie.